Sieć zagrożeń, jak nie dać się złapać. Pod takim hasłem odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Jaworze. Głównym celem spotkania było nagłośnienie tematyki dotyczącej rozważnego i świadomego bycia online oraz włączenie społeczeństwa w dyskusję na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni. Jej celem jest uruchomienie w osobach instynktu obronnego przed pułapkami w sieci. Warto tutaj podkreślić, że również powiat jaworski nie jest wolny od tego typu zagrożeń. Coraz częściej otrzymujemy zgłoszenia od osób, które stały się ofiarami przestępstw w internecie lub za jego pośrednictwem. Gros spraw dotyczy właśnie oszustw przy zakupie różnego rodzaju produktów. Niemniej jednak jest to nie jedyna kategoria przestępstw, z którymi się spotykamy w sieci, które mogą nas tam dotknąć. Otrzymujemy również zgłoszenia dotyczące cyberprzemocy oraz stalkingu. Dlatego właśnie dzisiaj podczas tej debaty rozmawiamy z mieszkańcami ziemi jaworskiej o tym, jak być bezpiecznym i rozważnym online, czyli jak nie dać się złapać w sieć zagrożeń. Przede wszystkim należy się przyłożyć do weryfikacji sprzedającego, czy też sklepu, czy platformy, za pośrednictwem której chcemy dokonać takiego zakupu. Warto też sprawdzić, jakie są reguły panujące na danej platformie, to znaczy, czy możemy liczyć w razie problemu na zwrot środków od administratora tego miejsca, czy mamy jakiekolwiek możliwości, czy też usługi, które pozwalają na rozwiązanie ewentualnie powstałych sporów. No i w momencie, w którym będziemy zachowywać ten zdrowy rozsądek, to myślę, że będziemy wszyscy zadowoleni z transakcji zawieranych za pośrednictwem internetu. W internecie powinniśmy zwłaszcza uważać na tak zwane super złote okazje. Grupy przestępcze, które dość często uczestniczą w działaniach właśnie związanych z tymi super okazjami, albo zależy im na kradzieży naszych danych osobowych, tak? Albo zależy im na wykorzystaniu naszego komputera do innych działań przestępczych. Wydaje mi się, że dzisiejsza młodzież nie bardzo zwraca uwagę na takie rzeczy jak zrobienie zdjęcia koledze, koleżance i umieszczenie jej w sieci, tego zdjęcia w sieci. Co więcej, często robią sobie nawzajem żarty, że obrabiają to zdjęcie w programie graficznym i umieszczają w sieci, śmiejąc się z tego, że to jest coś fajnego, coś śmiesznego. Nie zdają sobie, tak mi się przynajmniej wydaje, sprawy, że druga osoba może poczuć się urażona, obrażona i że jest to po prostu przestępstwo. Najważniejsze jest to, żeby osoby obecne na tym spotkaniu nauczyły się właściwych postaw, jak bezpiecznie reagować, bo chciałbym podkreślić, że to właśnie wiedza jest głównym orężem w walce z cyberprzestępcami.